Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense szósteczki, Safemod, a dzisiaj zgodnie z waszymi prośbami gramy na poziomie hard, czyli na troszeczkę trudniejszym i bez double casha. Więc będzie dosyć ciekawie. Zacznę sobie tak dzisiaj z Benjaminkiem, tak jak i poprzednio, ale jako małpkę początkującą wziąłbym tym razem ninja małpkę, żeby ona mi tutaj jakby pomogła, otworzyła tą całą drogę z tą gierką. Zobaczymy, co z tego będzie, jak to się tutaj wszystko ułoży. Tak, nie mam już kasy na Benjamina na samym początku gry, to jest znacząca oczywiście różnica. Znaczy tutaj całej gierce, ale zobaczymy, czy damy radę to ogarnąć, żeby to jakoś tam przenięczył, czyli ten upgrade'ik, a nie poczekać na dyscyplinkę, bo ona jest zdecydowanie lepsza, no ale okej, mój błąd oczywiście się tutaj wydarzył. Potrzebujemy oczywiście teraz 1000 kasy, żeby postawić sobie tutaj Benjamina, ale mamy nową jednostkę. Drugi tier maksymalnie możemy zbudować, może to być albo bomb shooter, albo ice, albo samolocik. Samolocik drugi tier nam chyba nic nie da, wezmę sobie bomb shootera, którego na razie nie będę jeszcze budował, bo on i tak czy siak za dużo nam nie pomoże w gierce, chociaż nie ukrywajmy, fajnie byłoby też mieć jednak tego tutaj całego tą wioskę naszą, też byłoby spoko mieć, no ale oczywiście wolę jednak sobie pójść w tym kierunku na razie póki co, więc zobaczymy, co z tego uda nam się tutaj stworzyć. Dokładamy tutaj oczywiście teraz bomb shootera, potem mocny, no i zobaczymy, co z tego będzie. Jako że nie mam double casha, to oczywiście będzie mi troszeczkę ciężej grać, dajemy sobie tutaj teraz w tym momencie rozpryski, czyli najlepszy możliwy upgrade do drugiego tieru według mnie, no i pójdziemy sobie w górną ścieżkę pewnie, bo to nam też nie daje żadnego bonusu. A dolna ścieżka, no nie gramy czwartymi tierami, no bo ich teoretycznie nie mamy, więc nie grajmy nimi, żeby sobie tutaj nimi nie przesadzać tej gierki. Mamy Sabika, drugi tier, za dużo tam nie będziemy mieli do ukrycia, w nim tutaj też nic nie mamy, dobra, okej. I tak czy siak Sabik chyba jest najlepszą opcją w tym momencie. Sabika budujemy pod 022, jedyna ścieżka, która ma jakikolwiek sens w jego przypadku. No i zobaczymy, ej, to może być ciekawa gierka, na razie. Paradoksalnie układa się nam to dosyć fajnie, mamy wszystkie zbudowane na maksa, ale wiadomo, czym dalej, tym te jednostki będą lepsze. Pierwszy bossik. Nie mam bladego pojęcia, jak go pokonywać. On jest oczywiście mega ciężki do pokonania. Ja bym musiał przekładać teraz od tego za każdym razem. Ajojku, nie mam pomysłu, jak go pokonać, naprawdę serio, nie mam pomysłu, jak go mam pokonywać. Zróbmy teraz to w ten sposób. Mówię, to jest spory dla mnie problem, żeby jakoś go pokonywać, bo to jest ciężkie, to jest naprawdę mega ciężkie, bo to nie jest coś prostego pokonać bossa na tak niskim poziomie. Zresztą widzicie sami, jak to wygląda. Teraz będę musiał szybko go sprzedać, przenieść go w inne miejsce i to samo zrobić z bomb shooterem, żeby mieć jakiekolwiek szanse tutaj na wygranie tego. Więc szybko tutaj musimy to robić, tak samo z bomb shooterem, jak mówiłem, też go szybko tutaj przekładamy pod te upgrade'y, żeby one zadawały damage, jakikolwiek tak naprawdę, bo to nie będzie nic wielkiego. I teraz tak o, muszę zrobić dokładnie to samo znowu, bo inaczej go nie rozbiję, nie mam szans go rozbić w inny sposób. Wydałem całą kasę praktycznie na to. Wydaję na to praktycznie całą kasę, żeby to miało jakiekolwiek ręce i nogi. I co? Pokonamy go? Proszę, pokonaj go teraz! Nie stać mi na kolejne przenoszenie! Ojojku, to jest jeszcze jedna warstwa. Nie przejdę tego, ja tego nie przejdę. Ale smutno! Okej, i proszę, proszę, rozbij się! No niestety, jak sobie powtórzę gierkę, dostanę bardzo mało kasy. Może to tylko jedno, muszę zagrać od zera. Tym razem poszło nam o wiele dziwnie, zobaczcie, mamy farmy zbudowane. To jest naprawdę dla mnie szok, że ja zdołałem wylosować farmy w dosyć sporej ilości, bo 4 farmy wyszły mi naraz i to jest naprawdę wow. Pamiętajcie, zaraz będzie ta runda. Mam 2 Dartling Gunnery. Dobra, mamy tego. On będzie cięższy według mnie do gry. Oj, będzie ciężko go pokonać. Będzie mega ciężko go pokonać. Ja już to widzę. To będzie coś naprawdę dla mnie wymagającego. Nie dostanę kasy więcej już. No już nie. To jest maks kasy, ile dostanę. Ale za to, dzięki temu, że mam tą jednostkę, nawet jak się wykupię, to w razie czego oczywiście będę mógł jeszcze raz do tego wyzwania podejść. Ale czekaj, może go pokonam? Ej, czy ja go mogę pokonać? Okej, przechodzą mi lekko. Na duży speed mam już w tym momencie ustawiony. Ale zobaczcie, na razie dajemy sobie radę jakoś. Ej, to może być do wygrania. Zobaczcie, on pluje tymi jednostkami oczywiście tutaj wszędzie po kolei. Tego się i wyłącznie da. No ale jakoś to jeszcze wytrzymujemy. I chyba jest to do wygrania. Jest ta gierka do wygrania. Tak coś czuję. Padł. Padł on, dobra. No to ja rozumiem. To jest bardzo dobry setup i na wyszedł. Mega mocny. Dzięki oczywiście Dartling Gunnerowi, bo nie ukrywajmy, to jest dobra jednostka, mamy dwie takie. Mamy dwie takie jednostki, mega kozackie. Więc to jest to. Pamiętajcie, nie mam double cash moda, więc niestety nie mam tego boosta całego. No ale cóż, jakoś sobie z tym wszystkim trzeba oczywiście radzić. Ty pójdziesz teraz pod mocne, bo nie mam nic na bicie pancerza. Oni niestety pancerza nie biją, mają szybkostrzelność, bardzo mocną oczywiście, no ale pancerza oni nie klepią, wiecie co? Ustawię ich na razie na lokowanie, póki nie ma jednostek takich, żebym ja musiał tutaj cokolwiek robić i zobaczymy, co z tego będzie. Potrzebuję coś nowego wylosować, coś do mocnego. Teraz będzie trzeci tier chyba już dostępny, tak, trzeci tier, wioska, ojojku! Mam albo wioskę, albo supermałpkę, wiecie, supermałpka jest mega mocna. Ale wioska też jest dobra. A nie wiadomo, czy pójdę, trafimy na wioskę, więc ja pójdę teraz w wioskę i zbuduję ją, no właśnie, tutaj. Koło nich, żeby oni bili każdy rodzaj. To się może przydać. Postawię ją w taki sposób, chyba sięgnie ich, jak mi się wydaje. Zasięgiem, sięgło obu, dobra. No i teraz oczywiście ten nasz upgrade'ik i to powinien być już w miarę git. To już powinno być w miarę fajne. Wręcz jak będzie boss, klikam oczywiście tutaj naszą umiejętność i automatycznie nasze Dartling Gunnery będą w zasięgu ręki. Mogę zbudować farmera? Mogę. Okej. Sobie wiecie co, nie chcę mi się tego zbierać ręcznie. A dzięki temu będę miał to jakby już załatwione. I teraz ten upgrade'ik to już będzie spoko naprawdę. Czekajcie, może... By the way, czemu ja nie zbudowałem tego jeszcze? To jest więcej kasy, a kasa nam się oczywiście przyda, więc powinienem to od razu wręcz zrobić, no ale dobra, okej, mój błąd, że tego nie zrobiłem od razu od ręki, no tak to oczywiście bywa z tym wszystkim. Podspidujmy sobie leciutko, tak 10, razy 10, okej, upgrade'iki, wszystkie potrzebne. Okej, potrzebuję już w tym momencie zacząć już znowu sam kierować tą naszą myszką, bo jak widzicie sami, no zaczyna się coraz tutaj gorzej wszystko nam miewać. Potrzebuję coś wylosować, dajcie mi kolejną jednostkę. Gramy na hardzie, więc będzie ciężko. Będzie ciężko, samo jak wy chcieliście, tak i jest oczywiście, że nie ma double cashmona, więc to też oczywiście tutaj mi mega utrudnia gierkę. Chyba przegram to. Nie, ojojku, to była ciężka runda. Ta runda jest ciężka i najgorsze jest to, że ja średnio mam co zmienić w niej. Dajmy na first tutaj. Okej, spróbujmy jeszcze raz. To jest ciężkie, bo tutaj idą ceramiki. Ceramiki są dla mnie mega ciężkie do pokonania. I ja nie wiem, czy ja w ogóle to pokonam. Serio nie wiem, czy to pokonam, wiecie co? Ja się boostnę, bo ja tego nie pokonam w normalny sposób. Niestety, przepraszam was bardzo, nie jestem w stanie tymi jednostkami tego pokonać. Więc mam... Ej, czy ja to... Nie, nie możecie przejść. Nie możecie tutaj wy już przejść. Użyłem umiejętności. Dobra, super małpka chyba, no już muszę coś bijącego. Potrzebuję coś mega mocnego bijącego, bo jak widzieliście sami, już praktycznie przegrywałem, więc no potrzebuję cokolwiek, żeby klepać. Cokolwiek, żeby klepać, mojego słabe miejsce strasznie na niego, no ale chyba... Albo tutaj... No dobra, powiedzmy tutaj niech on będzie. Dolna ścieżka musi być, bo tu mamy na mrocznego rycerza. Mroczny rycerz, pójdziemy ze ścieżką górną, chociaż zbudowałbym normalnie ścieżkę środkową. No ale jednak tutaj potrzebuję troszeczkę tego damage'a więcej. Ten zasięg jakoś będę musiał sobie bez tego obejść się. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Wiecie co? Ważne, że tu mogę spokojnie zlokować, bo myślę, że posiadając już super małpkę, będzie mi o wiele stabilniej tutaj grać i to powinno być już w miarę do wygrania gierka. Teraz zobaczymy. Ojku, znowu klikłem nie to, co chciałem. Chciałem kliknąć coś innego. Chciałem kliknąć ciebie tutaj. Oczywiście to jest w zasięgu wioski, żebyś był. Okej, tu będzie lepsze miejsce dla niego. Zdecydowanie to będzie lepsze miejsce do ułożenia. No i dobra, kolejna runda 40. Tu już dajmy na sterowanie jednak z powrotem i bijmy tego tutaj naszego bossa, żeby go pokonać. To się w ogóle odbijają pociski, dobre to jest. To jest w ogóle mega fajne. No ale dobra, on mnie oczywiście pokonał przy pierwszej gierce. Mam nadzieję, że teraz będzie już zdecydowanie lepiej, że to jakoś tam ogarnę wszystko, żeby to w miarę było spoko. Pamiętajcie oczywiście o kciuka w górę. Powinienem to mówić troszeczkę szybciej, aniżeli w połowie odcinka, bo troszeczkę to słabo będzie wyglądało, no ale cóż, nic na to nie poradzę. Kolejny bohater. Zdecydowanie, ty, zdecydowanie. On jest dobry, on jest dobry sam z siebie. Dodatkowo umiejętność tutaj też będzie spoko, bo ona też daje nam dosyć spory damage. Jak jeszcze dostaniemy tutaj pociski jego, to też będzie kozackie na moaby wszelkiego typu, albo na bossa, więc to zdecydowanie mnie się przyda. Tak, shooter, wizard będzie chyba dobry, co? Z tego chyba będzie chyba najlepszy wizard. Dajemy dwóch wizardów w takim razie. Górna ścieżka oraz ścieżka. Dałbym dolną, ale pójdę chyba w ogniową ścieżkę. Jako, że i tak się jak widzę kamo, bije każdy rodzaj, więc czemuż by w tą ścieżkę właśnie nie pójść. No dobra, zobaczymy co z tego będzie. Na razie sobie bardzo fajnie radzimy, dzięki oczywiście tej farmom. One już dawno się spłaciły i tylko i wyłącznie dają mi teraz czysty zysk, więc to jest bardzo dobre, bo dzięki temu nadrabiam właśnie double casha prawie. Jest to jest oczywiście mega dobre, w ogóle mam 50 000. Więc jak się pokażą zaraz piąte tiery, będę mógł sobie cokolwiek tutaj więcej zbudować. Jeden snajper, glugany tam nic nie daje, dosłownie Ice Monkey. Dobra, dajemy sobie snajpera. No nie mam pomysłu co tutaj innego można zbudować, więc snajper z szybkością, z damage'em. Podmocne niech on będzie. I to powinien być w miarę git. Będzie tutaj sporo tego rozbijał, sporo tych warstw. Będzie ściągał on naraz skill, zdecydowanie i powinno to nam się udać, go w miarę prosto pokonać teraz. Mamy sporo jednostek, więc teraz to powinno być w miarę proste, dokładnie. Dobra, zespidujmy tutaj troszeczkę, bo myślę, że spokojnie możemy dać sobie tego speed 25, bo na razie chyba nic więcej się nie wydarzy. Piąty tier bomb shootera jest kuszący bardzo. Mogę zbudować taki tylko jeden. Mortar bez sensu. Według mnie ten, zbudujemy tego. Myślę, że to będzie git. Upgrade dla nas. Taki bardzo mocny boost. Zbudujemy go. Oczywiście tak, żeby widział on kamopancerz. Żeby miał tutaj wszystkie rodzaje do bicia. No i oczywiście tutaj na samym dole zbudujemy sobie jeszcze jednego. Tutaj czwarty tier. Żeby nam pomagał w przypadku tutaj właśnie całej naszej obrony. Żeby te fale największe on ściągał. I myślę, że to będzie coś mega mocnego. Co nam może tą gierkę całą wygrać. Ale zobaczymy też to, jak to nam się poukłada. No bo to wiadomo, że to różnie wszystko bywa. I raz możemy wygrać, a raz możemy niestety przepuścić te nasze no nieszczęsne baloniki, które rzecz jasna no nie będą nam dawały forów. Ojojku, on jest kuszący, on jest Beast Handler też, on to jest wodny. Wodny piąty tier, zbudujemy piąty tier, chyba nie zdołamy, za mało mamy jednostek. Snajper, nic nie da, budujemy jego, on nam mega pomoże w przypadku wszelakich moabów. To będzie kozak, skupiony atak, zdecydowanie chyba tak. To chyba da nam większy damage. No i to będzie chyba coś, co nam gierkę może znowu wygrać. Boostujemy się, skille wszystkie lecą po kolei. Easy, pokonane. Dajmy sobie teraz... Sauda jest chyba najmocniejsza z tego zestawu. Dajmy sobie Saudę tutaj. Dajmy ją na początku, czemuż by nie. Kolejny skill oczywiście nam tutaj doszedł. Muszę o nim pamiętać, rzecz jasna, żeby go używać. Teraz mamy taką snajpera, mamy... samolot i mamy Saba. Saba pod rakiety. Saba pod rakiety może być już ciekawy, wam powiem szczerze mówiąc, ale nie wiem czy... 6 snajperów, chyba pójdziemy w Saba jednak. Wiem, że tam 6 snajperów, no to by robiło nam mega robotę. No ale ja spróbujemy pójść w tego pana, z tym oto balistą i z widzeniem całej mapy. Mam nadzieję, że to nam wystarczy do wygrania. Mamy że skilla dorzucone, tak, tu mam skilla tego, skilla Saudy i tutaj, ojojku, naprawdę mi ręce odpadną, będę musiał chyba sam to klikać. Super małpki nie będziemy budowali na pewno, saby jeszcze więcej, spoko, niech będą saby. Pójdziemy w takim razie w górną... w dolną ścieżkę. I zbudujemy tutaj, nie wiem czy zmieszczę wszystkie tutaj. Nie, nie wejdzie więcej, nie wejdzie więcej. Ja troszkę zmarnowałem potencjał, tak naprawdę. No ale okej, tak to zróbmy na razie. Dobra, easy. To będzie do wygrania, wygramy tą gierkę, zobaczcie. W tym momencie, 99, już nam lecą wszystkie tu bady po kolei. Okej, wszystkie skille poleciały i nawet nie wyleciał ze swojej mapki, więc dobra. Czyli myślę, że chyba możemy już spokojnie szykować się na poziom Impopable. Bo tam będą się działy naprawdę wielkie cuda. Tutaj weźmy sobie obojętnie, co tak naprawdę tutaj tego nie zbudujemy, bo nie ma większej potrzeby, żeby to budować, bo zbudujemy sobie ten oto upgrade'ik pierw i on tutaj nam dużo oczywiście pomoże w całej naszej gierce. Sam bym to zbudował, też byłby bardzo, bardzo mocny buścik dla nas. Więc tak to zrobimy na razie, oczywiście szoty, trzeba tutaj wszystko bić, strzelać tym wszystkimi umiejętnościami, jak najbardziej się da. Że wiecie, muszę troszeczkę rozwalić sobie paluchy na boki, żeby tam sięgać do tego wszystkiego. Ninja małpka zdecydowanie. Nawet bym ją może postawił, czemuś by nie, bo ona może nam tutaj dosyć sporo pomóc. Ona nie jest taka droga nawet, ten auto upgrade'ik, więc to jest spoko. No i ujojku. Czekajcie, przy niej chyba nie ma skilli używać? Tak, dobra. Mamy. Pokonana gierka. Tak to wyglądało, takie było nasze wyzwanie. Dosyć ciekawe, nie ukrywam. I czekam na wasze komentarze, wasze propozycje kolejnych zabaw albo mapy, na której możemy zagrać. Widzicie, biorę pod uwagę wasze komentarze, czytam wszystko co piszecie, więc na razie do kolejnego odcinka. Hej, hej. Pa.